trzeba to wyraźnie powiedzieć, największej narodowej tragedii, którą popełniono na Polakach po II wojnie światowej. Tu, na obrzeżach Rzeczypospolitej. Po mszy świętej wieńcem naszych serc, polskich serc, otoczymy nowy suwalski pomnik. Jeszcze jeden pomnik poświęcony ofiarom tamtej tragicznej obławy. Po co? Po to, aby suwalskim pokoleniom i przyjezdnym przypominał o tym tragicznym wydarzeniu. Wydarzeniu zapomnianym przez dziesiątki lat, zdeptanym, a wydobywanym niemalże z zagrobu. Po to, aby suwalskim pokoleniom i przyjezdnym przypominał o tym tragicznym wydarzeniu. Bo trzeba utrwalać pamięć o martyrologii tamtego pokolenia, naszych rodaków, bo przecież to nie są czasy Nerona sprzed 2000 lat. To tragedia, która dotyka jeszcze żyjącego pokolenia. Jeszcze nie zagoiły się rany i pozostały w wielu oczach łzy. I ukazuje, do czego są zdolne systemy polityczne i ideologie w służbie zła i nieprawości. I uświadamia, jak wielka była cena tej polskiej wolności, którą się dziś cieszymy, o której kształt wciąż zmagamy. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na ten pomnik i pozostanie na zawsze. Pragniemy tu wspólnie wyrazić wdzięczność za ten czas, który dzisiaj przeżywamy. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie, metropolito gdański, za Twój trud i dzisiejsze Boże Słowo, które do nas skierowałeś, wypowiadam wielkie, wielkie Bóg zapłać. Wdzięczność powinna być cechą każdego człowieka. A zatem w tym miejscu, w tym momencie pragnę wyrazić wdzięczność tym, którzy włożyli dar serca, aby ten znak, niezwykły znak, który będzie ciągle na tym rondzie edukował, informował, że oni zginęli, bo byli wierni Bogu i Ojczyźnie.